Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Słuchajcie, ludziska, w końcu jest Spyro Reignited Trilogy i oczywiście gram na PS4 Pro. Jak już ostatnio wam pisałem, zakupiłem sobie PS4 głównie dlatego, żeby, no, patrzcie na te trzy gry, żeby zagrać sobie w cholerkę dobrą grę Spyro. I to będzie moje pierwsze podejście do odświeżonej trylogii i jak już możecie zauważyć, gram sobie z dubbingiem, więc zobaczymy, jak to będzie. Zapisane stany gry są trzy. Okej, okay. Jeżeli sobie wezmę pierwszy... Znaczy ja słyszałem, że podobno każdy stan gry jest na osobną grę, czyli... A takie buty, okej, okay. Czyli jeden stan gry zapisuje nam wszystko, tak? Okej, okay. Dobrze, więc dwie rzeczy. Muzyka nie będzie oryginalna, wybraliście, że będzie nowy soundtrack. Dwa, będzie właśnie dubbing, chcę dać szansę dubbingowi. I poza tym to będzie coś innego w końcu, prawda? Niż oryginalna trylogia, żeby zagrać sobie po angielsku. Mamy okazję spróbować po polsku, czemu nie? Wiem, że można język zmienić w konsoli i wtedy będzie po angielsku, ale damy szansę. Spyro the Dragon. Posłuchajmy sobie dialogu. W świecie smoków. Oh, hype. Hype, 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 hype. Masakra. Oj, podoba mi się to. Oj, podoba mi się to. Kurde. Raczej swoją mordą niczego nie będę zasłaniał. Tak mi się wydaje. Wiem tyle, że konsola jest dosyć ciepła, więc będzie mi też gorąco. Jeszcze dwie lampy i komputer i w ogóle. Okej, lecimy. Lata spokoju w naszych pięciu, czy tam nawet sześciu krainach trwały smoczy wiek. Mamy teraz 12 czy nawet 14 tysięcy skarbów. O co chodzi z tym całym gnieznośnym gnorkiem? Jak rozumiem, posiadł zaklęcie przemieniające klejnoty w posłusznych mu wojowników. Ja odpowiem. Gnieznośny gnork to prymitywny typ. Prymitywny? Od kiedy przebywa na krańcu świata, jest niegroźny dla Królestwa Smoków. Niegroźny? Zresztą to Brzydal. Brzydal? Dość tego! O-o. Jep! Ups. O nie, cała kraina zamieniona. Chyba będę miał co robić. Mhm, też mi się to wydaje. I piu. I po telewizorku. Dobra, fabuła w skrócie jest taka, że mamy Gnasty Gnork. Właśnie jedyny minus tego dubbingu, wiecie, jest jaki? Że nie przyzwyczaję się do polskich nazewnictw poziomów. Także do nazw typu... Jaki tam Gnork? Gnaześny? Nie, już nawet zapomniałem teraz. Wow. Wow. Ja już wiem, że to u każdego pewnie tak jest, ale to jest efekt wow. Ciekaw jestem, czy trzyma stabilne 60 fpsów. Wydaje mi się, że nie, ale spoko. O kurde, to sterowanie Spyro w HD. Po prostu w full HD, takim pięknym, niekwadratowej, nierozciągalnej i tak dalej. Wow, jest efekt wow. Jesteśmy w świecie oświeceni, tak. Gra dzieli się na 6 światów, w których też przechodzimy, wiecie, pokonujemy wrogów, tam zbieramy kryształy i ratujemy smoki oczywiście, ale w nich musimy przejść do konkretnych poziomów i tam wszystko przechodzić. Pomiędzy tymi 6 światami teleportujemy się, przenosimy się gościem z balonem. I tak to wygląda. Przewodnik wygląda obecnie tak. I tak chyba wygląda we wszystkich 3 grach. W tym poziomie musimy zdobyć 100 diamentów, jak dobrze wiecie, jeżeli oglądaliście na początku roku moje dwie serie ze Spyro 1 i Spyro 2. 4 smoczków i chyba tyle. Sterowanie, schemat sterowania, wibracje, to chyba na razie wszystko będzie ok. Muzyka Reignited zostawimy sobie jednak. Nie wiem, czym jest skoczna muzyka. Może się będzie zmieniała w zależności od czegoś. Mapa. Czy zostawić mapę? Oj, czy ja to zapisałem? Tak, to gdzie jest mapa? Jest mapa. Na razie nie będę potrzebował mapy. Nie podoba mi się ta mapa, ale w dwójce chętnie odpalę, tak jak to było w oryginale. Będę się tego trzymał. Nie wydaje mi się, żeby to było stabilne 60 fpsów. A, jeszcze kamera. Jeszcze kamera, no tak. Kamera aktywna. O tak, ma podążać za mną stricte.
Jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre. Jak teraz zauważyłem, kryształy będą bardziej pochowane, to już na bank wiem. Ponieważ w oryginalnej trylogii nie było trawy. Znaczy była trawa, ale wiecie o co chodzi. Nie było takiej wypuklistej, jak to mogę powiedzieć. Jak się ten poziom będzie nazywał? Dolina Nocy. Jesus, absolutnie się nie przyzwyczaję do tego. Kurczę, jednak jest chyba takie 30 FPS-ów albo mniej, albo to u mnie coś jest nie tak. Szczerze nie wiem, a ty jesteś jeszcze tutaj. Ale trudno, będę się przyzwyczajał. Fajnie byłoby zagrać takiego mega płynnego Spyro. Co jeszcze zauważyłem, przewodnik, punkty umiejętności dodali do gry. Takie mało pierdołe, ale w sumie fajny dodatek, jak punkty umiejętności. W niektórych poziomach musimy zrobić takie dodatkowe rzeczy. Wiem, że w dwójce i w trójce było to, tak zwane skill points. I to odblokowywało chyba dostęp do galerii, jakichś tam artów. O właśnie, o to chyba chodzi. Czyli do jedynki też to dodali. Tutaj musimy dostać się na trudno dostępną platformę. I czy to jest ta platforma? Okej, to jest ta platforma, super. Podoba mi się. Graficznie cud miód. Ja tylko będę musiał jeszcze zobaczyć, czy faktycznie tak FPS-owo jest i czy tak musi być. Bo chciałbym jednak mieć więcej FPS-ów. Może jakaś łatka jeszcze dotrze? Jakaś aktualizacja? Nigdy nie wiadomo. Dobra, idziemy w stronę baloniarza. Dobrze. Tym jeszcze się właśnie... W pierwszej części Spyro jeszcze można było się rolować. Ale tego praktycznie nigdy nie używałem, szczerze powiedziawszy. Pad wibruje, jak zbieram diamenty. Jakie to jest miłe. Okej, tutaj nic nie było, no i pan balonista. Na to zasłużysz, ratując 10 smoków. Możesz wykorzystać balon, by polecieć do nowego miejsca. Tak, czyli musimy... O, to. Czyli musimy oczywiście 10 smoków uratować, ale... Jeszcze nawet tego nie wspomniałem, a powinienem raczej na samym początku. Oczywiście gierki robię na 100%. Czyszczę. Platyny i w ogóle. To będzie moja pierwsza platyna na PlayStation. Masakra. Fajne jest reagowanie trawy. A po czym ona znika? Z powrotem się robi taka. Dobra, wiem, że jeszcze żadnego smoka nie uratowałem. Bo się za bardzo zająłem zbieraniem miód. Argus. Zrób to jeszcze raz. Boss już przeszedł przez portal w Smoczej Paszy. Ale twój czas jeszcze nie nadszedł, Spyro. Najpierw musisz ukończyć zadania z kolejnej części naszej krainy. Tak, ten poziom nie zostanie jeszcze odblokowany, dopóki nie przejdę trzech innych poziomów. Po prostu. Czyli tamto, ta Dolina Nocy, tutaj jest Kamienne Wzgórze i jeszcze tam jest jeden poziom, się nazywał chyba Dark Hollow? Nie Dark Hollow. Dark Hollow to Dolina Nocy. Już nawet nie pamiętam. City coś tam. Dobrze, skupić się muszę na zbieraninie. Tak, bo łażę, a powinienem jakoś lepiej to organizować. Delbin. Gdzie gnieznośny gnork? Zrobię z niego grzankę. Gdzie stoi gnork? Nie trać głowy, Spyro! Przed tobą jeszcze sporo nauki. Wiesz, dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? Nie? O Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Sparks, co z tobą zrobili? Przynajmniej Spyro tutaj nam nie zmienili jego pseudonimu. Jakby było Spyro po polsku, nawet sam nie wiem. Dobra, odblokowaliśmy sobie tutaj poziom. Skakuj i podskakuj, fajne trofeum, super. Słoneczny szlak, o co chodzi? W każdym świecie jest taka jedna plansza, w której na czas musimy latać i jednocześnie na przykład przelecieć przez barierki, rozwalić beczki, samolociki i tak dalej. Za jednym podejściem. 8 takich rzeczy w 4 kategoriach i to wszystko musimy w jednym czasie. Za rozwalenie jednego dostajemy tam na przykład plus 3 sekundy czy coś w ten deseń. Dobra. Jeszcze tutaj przecież tego pierwszego smoczka nie uratowałem. Czy tutaj niczego nie będzie? Chyba nie. A właśnie. Jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć. Czy w końcu w tej trylogii działa sprawdzanie iskierką, Sparksem. Będę mówił Sparks, przyzwyczajcie się. Że tutaj kliknę, to będzie pokazywał mi diaksy? Schemat. Wskazanie skarbu jest. O panie, dobra. To teraz będzie mniej rage'u. Oj kurczę. Nestor, nasz pierwszy... Prawidłowy pierwszy smok. Dzień
Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Pomóż 10 smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przywiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Ja wiem, że to jest ogółem gra dla dzieci, prawda? No ja gram, bo nostalgicznie przypominam sobie, nie wiem, 15-14 lat temu, jak grałem w Spyro. Ale z tym dubbingiem to jeszcze bardziej dziecinnie brzmi, za przeproszeniem. Tomasz, o kurde. Hej, Spyro! Cześć. Aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok i nie bój się! Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A, czemu mnie pukają? Okej, znaleziono wszystkie smoki, mamy już 4, więc jest super. Tutaj niczego nie ma, serio? Dobra, poszukajmy jeszcze tutaj, bo to jest właśnie ostatnia część planszy. Oj stary, już po tobie. Sterowanie jest bardzo miłe, bardzo, bardzo miłe. Tylko właśnie mi się wydawało, że będzie troszkę więcej tych FPS-ów. No nie wiem, z 60? Do takiej gry jak Spyro, takie 60 FPS-ów, to by się niesamowicie przydało. Oj bardzo. Dobra. Ile mamy? Wyjdź z widoku. Jak zobaczyć, ile już mamy? No nie, tym nie zobaczę. Okej. Nie wiem, jakoś zobaczyłem dziwnie, może po wskazaniu z Parksem. 86, dobrze. Rynek. Jesus. Super. To tłumaczenie. Kurczę, Sparks. Poziomy. Tego akurat no, nie przyzwyczaję się nigdy. Ale dialogi i tak dalej dam szansę. 93. Okej. Okay. Jak dobrze widzę, jeszcze tutaj coś jest. I pytanie. No nie, jeszcze mi będzie brakować. O Jezu. No to ładnie zapamiętałem te 3 gry. Albo po prostu już sprytnie jest to poukrywane. 2. Sparks. Ty mi tam pokazujesz co? Okej. Okay. Zaraz, a tu nie będzie? Nie, tu nie. Okej, okay, czyli coś ładnie spartoliłem. To powinno być gdzieś indziej. Prosto pokazujesz? Nie tam? Oho. A to ciekawe. A tu jest 1, jest 1, no i pronto. 100, 100 na 100, czyli poziom już ukończony w 100%. Od czego możemy zacząć? Ja myślę, że możemy zacząć jeszcze od zwykłego poziomu, czyli kamienne wzgórza. I właśnie tutaj pójdziemy. A i właśnie słyszałem coś takiego, że podczas loadingu można to robić. Ty. Jakie to głupie. Jak on lata? O kurde. Będzie zabawa, oj, będzie zabawa w 3 i w 2 jeszcze większa zabawa. Będzie tak przyjemnie zagrać właśnie w te... No 2 i 3 to są moje najbardziej ulubione części od 1, bo w 1 nigdy nie grałem na oryginalnym PlayStation, więc wiecie, jak to wygląda. Okej. Okay. Poziom bardzo zacny. Do studni pójdziemy na sam koniec, bo będzie potrzebny klucz do skrzynki. Jednak na początek sobie tutaj pójdziemy, bo tutaj jest ładny skarbiec i oczywiście smok. O to mi chodzi, patrzcie ile tego jest. Jesus. Oj, frajda jest ze zbieraniny, oj, frajda. Okej, okay, czysto. Kogo uratowaliśmy? Lindar. Siemka, jaką radę dasz? Kiedy uwolnisz smoka albo staniesz na jego platformie, twoje postępy się zapisują. To ci się przyda na wypadek, gdybyś miał kłopoty. Okay. Nie żebyś miał mieć kłopoty, Spyro. Ha! Ty śmieszku, ty mój. Ha! Ja i kłopoty? Jeszcze ani życia nie... O Jezu, dobra, biegam jak inwalida jakiś. Życia jeszcze żadnego nie straciłem. O kurde. Oj, będzie ciężko z szukaniem wszystkich diaksów, ale damy sobie radę. Ja nie powiedziałem, że ta gra ma mi starczyć na 5 minut. Mogę jej szukać i tak będzie frajda. To jest życie. W takich pudełeczkach zbieramy życie. I jest 7 żyć. Subcio. I tu już od razu jest wyjście, ale oczywiście, że nie będziemy jeszcze wychodzić. Astor. O tym
jak uwolniłeś wszystkie smoki i przeszedłeś przez to wirujące coś, zasługujesz, by zabrać cię z powrotem do Krainy Oświeconych. Najpierw jednak opowiem ci historię. Nie, dzięki. Na razie! O kurde. Powiem wam szczerze, że nawet jak patrzyliście może na mój pierwszy gameplay ze Spyro jedynki, z lutego jak pamiętam tego roku, to przewijałem te wszystkie scenki ze smokami. Tutaj tego nie będę robił. Tutaj chcę się już naprawdę bardzo nacieszyć tym wszystkim, co nam twórcy zaoferowali, bo jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Na razie tylko muszę sobie jeszcze po jakimś odcinku przeczytać, czy albo obejrzeć inny gameplay, czy faktycznie jest te 60 FPS-ów, czy jednak twórcy dali tylko tyle. Ale mi to nie przeszkadza. Aż tak nie. Ważne, żeby wam się dobrze oglądało i tak dalej, i tak dalej. Okej, tutaj wydaje mi się, że wszystko. Możemy już nawet na dół sobie pójść, żeby uratować kolejnego smoka i otworzyć skrzynkę Gavin. No hejka. Uważaj na ważkę, Spyro. Jej kolor zdradza poziom mocy. Po zjedzeniu motyli jest silna, zupełnie jak ja. Jasne. Jasne. Oryginalny głos Sparksa był... Spyro był lepszy. Tak, to muszę podsumować. Tego nic nie zastąpi. Tak samo jak Cortexa na przykład. Jak wydali Crasha z dubbingiem, to oj panie, Cortex i jego oryginalny głos. W ogóle tutaj musimy co zrobić? Zebrać 200, jeszcze jeden smok i jeszcze jedno jajuszko. I tak zrobimy. A ja jeszcze wyłączę se face'a, bo nie chcę mieć face'a we tle. Kurde. Nie widzicie gry, wiem. Dobra, teraz widzicie. No i fenomenalnie. Jeszcze tutaj nas nie było. Jeszcze to skrzyneczka. No pięknie. A jeszcze to skrzyneczka. Ale kurczę, nie jestem skupiony na tych skrzynkach. Na zbieraniu ich. Oczywiście no Sparks żółty kolor to oznacza, że mogę jeszcze 3 razy być trafionym. 4 razy. Niebieski to, że 3. Zielony to, że 2. I jak nie będzie Sparksa, to oznacza, że trafienie równa się śmierć. Widziałem cię, diamencie. A najpierw chyba sobie tutaj po obrzeżach pobiegam, żeby pozbierać wszystko. Oj, czarodzieje jeszcze są. Fuck. Pamiętajcie, że niektórych wrogów nie można atakować szarżą, bo są na przykład za duzi. A więc wtedy trzeba użyć ognia. Okej, wydaje mi się... dobra, jeszcze tutaj. W ogóle jeszcze jedna rzecz. Przewodnik, punkty. Jesteśmy w kamiennym wzgórzu? Tak, z polu ukrytego różowego tulipana. Czyli coś tutaj jest. Nie w każdym poziomie coś będzie, ale widzę, że tu jest. Zauważyłem jedną rzecz. W tym Spyro szybciej zioniemy ogniem, mi się wydaje? Ej! Czy wy to widzicie? Ale jaja! Ej, znalazłem tego tulipana. O kurde. To nawet się nie spodziewałem. 167. Wydaje mi się, że już reszta będzie tutaj na górze. Jak coś, to oczywiście Sparks nam pomoże. Czy to będzie głupie, jak będę używał Sparksa, kiedy w oryginalnej trylogii go nie używałem? Wobec mnie za to, że jest gęstsza trawa i trudniej znaleźć, to myślę, że to będzie dobre. Spyro, przyjacielu, drobna wskazówka na temat szybowania? Nie. Aby szybować jak najdalej, wciśnij skok, znajdując się w najwyższym punkcie skoku i akcję, by zejść na średni pułap. Okej. Znaleziono wszystkie smoki. Ja te wszystkie rzeczy to ja znam na pamięć. To wiadomo. Pyk. No i dobrze, i teraz tutaj musimy połazić po tym wolnym terenie. I tutaj naprawdę muszę wytężyć czasem wzrok. A jeszcze jajko oczywiście znaleźć. Pana jajcarza, który będzie biegał. Gdzie tu może być? Bo tutaj tutaj jest barierka, widzicie? Więc odtąd aż dotąd może być diament jakiś, który sobie przygapię. Ale dobra, najpierw jajcarz, bo jednak chcę się poganiać. O ty. Dasz mi zaraz to jajo. O kurcze, zostawili to na. To mi się bardzo podoba. Twardy zawodnik. O ty. Nie ma.
Nie ma, jest moje jajko. O, jest moje. Pierwsze jajko zdobyte. Okej, ten tulipan cały, tak? Jest tulipan. Czy mogę wbiec u niego? Ej, ale jaja. Punkt umiejętności. O to chodzi. Dobrze. I jeszcze tutaj musimy to wszystko pozbierać. Zostało nam trochę. Wiem tyle, że jeszcze tu gdzieś będzie. Zresztą na obrzeżach tak za bardzo nie ma. Co mnie dziwi, ale wiem, że tutaj na bank jest. Pyk. Po tych murkach trzeba połazić. Tutaj, tutaj wyżej nie można wejść, jak dobrze pamiętam. Okej, wciąż jeszcze mi będzie brakowało. Zostało mi już 11. Myślę, że tutaj. Gdzieś tutaj. Tu jest jeszcze tyle terenów. Tu nic. Mhm. Gdzie to mogą być diamenty? Jest jeden. Okej. Sparks coś pokazuje. Że tutaj. Jest jedynka. Bardzo dobrze, Sparks. Teraz gdzie mi pokażesz? On niby gdzieś w tym kierunku. Tutaj coś przegapiłem? Muszę się niestety zatrzymać. A, tutaj faktycznie. Ale to jeszcze jedna piątka chyba. Gdzie? Nie gadajcie, że tu gdzieś na dole? Dobra, a jeszcze obiegnę, żebym nie musiał wskakiwać drugi raz tutaj na górę. Siema, balanki. Tutaj. A, ale to wciąż nie jest wszystko. Ale pomijałem. To jest niesamowite. No i tutaj pewnie dwójka, tak? Pyk, jest dwójka. Masakra. Szukanie jest trudniejsze przez tą gęstszą trawę. Ale podoba mi się to. Czyli poziom ukończony w 100%. Nie ma problema. I my lecimy do domu. Jej! Podoba mi się. Jest hype na to ostry. Masakra, podoba mi się. Mam tego. A nie zauważycie. Ale mam takiego pomarańczowego pada. Ciekawe, czy to oznacza, że w Spyro gram. Ale to chyba purpurowe wtedy powinno być. Tak mi się wydaje. Ale jest super. Fajnie się gra na padzie od PS4 w Spyro. Dobra. Co jeszcze możemy zrobić w tym odcinku? Myślę, że jeszcze tą Dolinę Nocy, bo to jest bardzo, bardzo krótki poziom i będziemy akurat sobie kończyć ten odcinek. Pryk! Te portale inaczej wyglądają. W sensie portale fajnie, ale chyba w tamtej trylogii mi się bardziej podobało. Do a barrel roll. Yeah! Jakie to jest głupie, ale w sumie fajny smaczek, żeby poczekać sobie, aż się doładuje poziom. Dobrze, Dolina Nocy. 103 smoki, jak mówiłem, bardzo krótki poziom i tutaj nic nie będę musiał zrobić, dopiero w poziomie rynek. Okej, jestem za. O kurde, jak mi wpadł przed twarz. Tutaj, o tak, skrzynka oczywiście jest na sam start. Nie dam się. Myślałem, że ich dwóch trafię. Wow. Skrzynka jest, więc oczywiście muszę klucz znaleźć. O, Alban. Siema, Alban. To ty. Nie byłem to ja. Czy zdołasz się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. To jest oczywiste. Oni akurat mają takie tarcze, więc z ognia nie mogę skorzystać, ale tych większych jak najbardziej. Chociaż w niektórych odsłonach to nie będzie, wiecie... nie będziemy iść taką samą zasadą. Żabki są, które możemy rozwalić. Tutaj już czyściutko będziemy sobie wracać do tej skrzyneczki. O, pytaj, ile was jest. Gdzie jesteś ostatni? Tu jesteś. No to ich ładnie pojechaliśmy. Ogniska, pamiętam, w pierwszej części mogliśmy tak zrobić i coś dostawaliśmy? O, trofeum! Wow! Jak fajnie, ej, trofeum, dobra. A jak mam czyścić grę na 100%, to jak najbardziej.
Tutaj będzie klucz do takiej biblioteki. I tego pana muszę od tyłu. To se zdech. Zaraz sobie tam dojdziemy do tego kluczyka. A ty co się uderzasz? A masz w plecy. Albo w stopy w sumie chyba. I przedostatni smok. Oswin. Spyro, zdradzę ci sekret? Jeśli chcesz przyjrzeć się okolice z bliska, użyj akcji. To wiem. Obiecuję się nie wygadać. Nie wygadać. Super, ja tą plotę puszczę na YouTubie i co wtedy? Dobra, kluczyk. Jest spoko. Ale śmieszą mnie te polskie smoki, no nie Tomasz. Już czekam na jakiegoś Janusza i Grażynę, no nie? To będzie taka cebula. Spojru, a ty wiesz, że nie wiem, mogłeś kupić tę grę na Allegro i byś przycebulił? O kurde. Dobra. Tutaj chyba wszystko. Skrzynka. Tutaj jest, wydaje mi się, wyczyszczone. No mam nadzieję, że ten poziom chociaż obędzie się bez pomocy Sparksa. Mam nadzieję wielką. Ale wystrzeliło, nic nie spadło na dół. Aż przejdę się. Nie, nic nie spadło, dobra. To już mało zostało, to już tylko tutaj na górę. Coś mi się wydaje, że... O, dobra, zaraz to powiem. Spyro, ogar. Wydaje mi się, że Sparks nie ma takiego zasięgu zbierania diaksów jak kiedyś. Coś tam musi być. Jedz sobie to. Dobra, i tutaj właśnie ta dwójka. I jeszcze po tamtej stronie. Oj, coś ta kamera. Nie, kamera w sumie jest okej. Okay. Może to jest kwestia przyzwyczajenia i tyle. Nie wiem. I oczywiście, że tutaj jeszcze nawet żyćko będzie jedno. No siema. I zostało nam 6. I to już chyba będzie przy samej końcówce. Taką mam nadzieję. Tam widzę same jedynki. Zobaczymy. Dariusz. Większych przeciwników jak ten gnork z kijem nie pokonasz szarżą. A czym? Ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Ogień. Już mi się wydaje, że to samo wcześniej ktoś powiedział. Ale spoko, 6. Tak, skończyliśmy to. Do domu. To pięknie brzmi. Do domu. Dobra. Ludziska. Ja już teraz renderuję ten odcinek i wrzucam na YouTube'a i nagrywam od razu kolejne, bo hype. Ja będę strzelał tymi odcinkami ze Spyro jak z minigana, więc spodziewajcie się, że tego będzie naprawdę sporo. Nie wiem, w ile to wszystko przejdziemy, ale ja jestem zadowolony, że mogę w to zagrać. Jest super. Gra się bajecznie. Dobra. Tak więc w razie W piszcie komentarze, naprawdę błagam, piszcie komentarze, co o tym sądzicie, porady jakiekolwiek, co chcecie zobaczyć, co wam pokazać i tak dalej. Będę czytał te komentarze, ale pamiętajcie, że nagrywam odcinki seriami, czyli nie, że co jeden odcinek będę to wszystko czytał. Trzymajcie się i widzimy się, już nawet w drugim odcinku. Cześć!